Podcast, którego właśnie słuchacie, był już opublikowany na kanale ponad rok temu. Ponieważ trafiłem na informacje, których nie znałem pisząc go, postanowiłem starą wersję wykasować, a w to miejsce nagrać nową, nieco zbeletryzowaną, przy okazji usuwając, o co prosiło wielu słuchaczy, dżingle między poszczególnymi wątkami podcastu. Udało mi się także dotrzeć do większej ilości oryginalnych zdjęć, co, jak sądzę, tylko podniesie walory poznawcze materiału. Zapraszam. Harold Pebble, starszy architekt okrętowy w stoczni marynarki wojennej w Portsmouth, w drodze do pracy podwiózł jeszcze do szkoły nastoletnią córkę właściciela domku, który wynajmował. Dorothy Emery zgodziła się przez kilka dni mieć oko na jego żaglówkę, ponieważ on, jak czynił to od 22 lat, wypływał na rutynowe próby morskie najnowszym okrętem podwodnym. Kilka godzin później dyrektor szkoły średniej Portsmouth High School wszedł do klasy Dorothy. Trwała akurat lekcja historii. Dyrektor wywołał na zewnątrz dwóch uczniów, a reszta zastanawiała się, co oni przeskrobali. Na następnej lekcji dyrektor znów wszedł do klasy i wywołał kolejnych uczniów. Podczas przerwy dzieci marynarzy i rybaków powiedziały wszystkim, że okręt podwodny Squalus zatonął. Wszystkie dzieci, które zabrano z zajęć, miały ojców uwięzionych w okręcie na dnie oceanu. Zajęcia zostały odwołane do końca dnia. Wart 5 milionów dolarów amerykański okręt podwodny Squalus o numerze taktycznym S-192 opuścił stocznię w Portsmouth 14 września 1938 roku, ale do służby wcielono go dopiero w marcu roku następnego. Była to jednostka klasy Sorgo o długości 95 metrów, uzbrojona w 8 wyrzutni torpedowych, po 4 na rufie i na dziobie. Załogę stanowiło 58 marynarzy i oficerów. Na swój sposób była to pionierska konstrukcja, ponieważ większość mechanizmów była sterowana elektrycznie, a nie jak w innych jednostkach, hydraulicznie. Na stanowisku dowódcy była niezliczona ilość kontrolek i lampek sygnalizacyjnych, a większość rozkazów wydawano przy pomocy sygnałów optycznych. Wczesnym rankiem o godzinie 7.30 23 maja 1939 roku Squalus wyszedł w kolejny próbny rejs. Za nim było już 18 udanych rejsów i nic nie zapowiadało, by i tym razem było inaczej. Dowodził nim 35-letni porucznik Oliver Nakin. Przy silnym wietrze i wzburzonym morzu okręt minął archipelag wysp Shoals i w odległości około 4 mil od niego dowódca podjął decyzję o zanurzeniu. Powiadomił dowództwo, że pod wodą ma zamiar spędzić godzinę i o 8.40 zabrzmiał klakson ostrzegawczy, a Squalus powoli zniknął pod falami. Na głębokości 18 metrów coś poszło jednak nie tak. Przez główny zawór dolotowy powietrza, który się otworzył lub nie zamknął z niewyjaśnionych przyczyn, tony wody morskiej wlały się do maszynowni na rufie statku. Awarii jednak nie zasygnalizowała żadna kontrolka, a kapitan, w chwili gdy ustnie otrzymał meldunek, nie był w stanie już niczego zrobić. Matt Lawrence Gaynor, główny elektryk, zauważył, że do pomieszczenia akumulatorów na rufie wpływa woda morska. Z wysokich na 2 metry akumulatorów zaczęła unosić się para, a kwas w zetknięciu z wodą morską zaczynał wrzeć. Gaynor miał świadomość, że w bateriach dochodzi do zwarcia i wkrótce albo się zapalą, albo eksplodują. Przeczołgał się przez wąski otwór do przełączników i wyłączył pierwszy zestaw akumulatorów, a później drugi. Okręt spowiły ciemności. Porucznik Nakin
rozkazał zamknąć wodoszczelne stalowe drzwi pomiędzy przedziałem operacyjnym a rufowym pomieszczeniem maszynowym. Nim jednak zostały zamknięte, udało się przez nie przejść jeszcze 8 ludziom. Niestety, w zalanej części pozostało 26 osób. Dla nich nie było już ratunku. Załoga gorączkowo próbowała podnieść Squalusa. Po zamknięciu zalanych przedziałów rufowych bezskutecznie próbowali zamknąć zawór dolotowy i wtłoczyć sprężone powietrze do zbiorników balastowych, by podnieść uszkodzony okręt. W pierwszej chwili Squalus ustabilizował się i zdawał się wznosić, ale gdy próbowano usunąć nieszczelności w przewodach wentylacyjnych, ciśnienie nagle ogromnie wzrosło i kolejne strumienie wody oceanicznej wdarły się do środka. Ciężar wody w przedziałach rufowych był zbyt duży. Squalus zaczął opadać na dno. Dowódca miał świadomość, że bez pomocy z zewnątrz nie uda mu się uratować ani okrętu, ani ludzi. Rozkazał więc załodze położyć się nieruchomo, aby powietrza na pokładzie wystarczyło na jak najdłużej. Wypuścił także boję wskazującą miejsce zatonięcia. Boja ratunkowa jest żółta, ma 1,20 m wysokości, a w jej wnętrzu mieści się telefon połączony kablem z okrętem. Duży czarny napis na boi głosi: w tym miejscu zatonął okręt podwodny. Telefon znajduje się w środku. Od 1921 do 1939 roku w wypadkach amerykańskich okrętów podwodnych zginęło 825 ludzi. Żadna próba ratunkowa nigdy nie zakończyła się sukcesem. W 1925 roku komandor porucznik Charles Mommsen, zwany Szwedem, dowodził okrętem podwodnym, który podjął nieudaną próbę ratowania siostrzanego okrętu staranowanego przez statek pasażerski. Mommsen obiecał sobie znaleźć sposób na uratowanie uwięzionych pod wodą załóg okrętów podwodnych. Wynalazł aparat do oddychania zwany płucem Mommsena i wymyślił dzwon nurkowy, którego użył po raz pierwszy, próbując uratować załogę Squalusa. Około południa w bazie sił morskich w Portsmouth zaniepokojono się brakiem wieści od Squalusa. Kontradmirał Cyrus Cole, dowódca stoczni, zadzwonił do latarnika na White Island w archipelagu wysp Shoals z pytaniem, czy nie widział śladu okrętu podwodnego. Po otrzymaniu odpowiedzi negatywnej wysłał w morze bliźniaczy okręt Sculpin, który właśnie przygotowywał się do rejsu przez kanał panamski. Załodze Sculpina udało się odnaleźć boje. Kapitan porucznik Warren Wilkin podniósł słuchawkę aparatu telefonicznego na boi i połączył się z okrętem leżącym na dnie. Halo Squalus, co z wami? Tutaj Sculpin. Tutaj porucznik Nichols. Przy zanurzeniu nie powiodło się nam. Wentyle uszczelniające przewody powietrzne do silników były otwarte. Część rufowa jest całkowicie zalana. O własnych siłach nie zdołamy się wynurzyć. Leżymy na głębokości 73 metrów. Dziób na kursie 150. Nadchodzi dowódca. Tutaj porucznik Nakin. Mamy duże zanurzenie, więc tylko w ostateczności, gdyby nie starczyło nam tutaj powietrza, będziemy opuszczać okręt w aparatach tlenowych przez studzienkę ratowniczą. Sprowadźcie nurków, uszczelnijcie przewód powietrzny silników i wypompujcie wodę. Wówczas wynurzymy się o własnych siłach. Zrozumiano? Tak, zrozumiałem. Czy cała załoga jest przy życiu? Halo, pytam, czy cała załoga jest przy życiu? W tym momencie telefoniczny kabel zerwał się i połączenie zostało przerwane.
Admirał Cole skontaktował się z dowództwem marynarki wojennej i poprosił o najlepszych nurków. Dowództwo nad akcją ratowniczą powierzono Charlesowi Schwedowi Momsenowi, który był ekspertem w dziedzinie ratownictwa okrętów podwodnych i szefem eksperymentalnej jednostki nurkowej. Po 2 godzinach Momsen wsiadał na pokład łodzi latającej, by jeszcze tego samego wieczora, podczas burzy, wylądować na rzece w Portsmouth. Jego nurkowie nie mieli tyle szczęścia. Mgła zmusiła ich samolot do lądowania 200 km przed celem. 3 samochodami w eskorcie policji jechali wzdłuż wybrzeża. Jechali tak szybko, że w Bostonie policyjna asysta nie nadążyła za nimi i została z tyłu. A gdy wreszcie o 4:15 dotarli do celu, jeden z nurków powiedział: po tej jeździe koszmary związane z głębinowym nurkowaniem są niczym. Władze starały się ukryć katastrofę przed opinią publiczną, ale wścibscy dziennikarze bardzo szybko się o wszystkim dowiedzieli i licznie zjechali do Portsmouth, aby relacjonować wydarzenia na bieżąco. Jeden z nich, niejaki Crockett z Associated Press, nie czekał biernie na wiadomości od marynarki, lecz wynajął kuter rybacki i popłynął nim do Squalusa. Szybko znalazł wspólną nić porozumienia z szyprem, który wyjaśnił mu, że z pewnością załoga wystukuje wiadomości alfabetem Morsa i można tego posłuchać za pomocą hydrofonu. Zaczęto nasłuchiwać i rzeczywiście, załoga nieprzerwanie nadawała komunikaty o sytuacji na okręcie. Wreszcie nadano wiadomość, na którą czekał dziennikarz. W części rufowej znajduje się 26 ludzi, którzy zginęli. Crockett wrócił na brzeg, a dowództwo marynarki wojennej o szczegółach katastrofy i ilości żyjących dowiedziało się z dodatków specjalnych do gazet. Na pokładzie okrętu panował przenikliwy chłód, a na grodziach w przednim pomieszczeniu torpedowym utworzył się lód. Marynarze leżeli spokojnie pod kocami w ciemności, a ci, którzy przebywali w sterowni, poruszali się tak mało, jak tylko było to możliwe. Większość ludzi była mokra, wszyscy byli zmarznięci. Toksyczne powietrze spowodowało, że niektórzy z nich wymiotowali. Porucznik Nakin obliczył, że wytrzymają 48 godzin, jeśli nie zużyją za dużo powietrza. Rozkazał więc mężczyznom zachować spokój, położyć się, spróbować się zdrzemnąć i nie rozmawiać. Każdemu dano tak zwane płuco Momsena, prymitywny aparat oddechowy, i przypomniano, jak go używać. Na pokładach rozsypano sproszkowane wapno sodowe, będące mieszaniną wodorotlenku sodu i wodorotlenku wapnia, które silnie absorbuje dwutlenek węgla. 4 maja 1939 roku 33 mężczyznom na pokładzie Squalusa zostało zaledwie kilka godzin życia. Kiedy Dorothy Emery wróciła ze szkoły do domu, zastała matkę i dziadka słuchających w radiu wiadomości o akcji ratunkowej na Squalusie. Matka Dorothy powiedziała: tam na dole ktoś żyje. Następnie powiedziała córce, że uwięzieni mężczyźni nadawali wiadomości alfabetem Morsa. Zrobiono kanapki i cała rodzina zasiadła przy radiu. Wszystkie programy radiowe były przerywane najnowszymi wiadomościami o akcji ratunkowej. Nad głowami słyszeli wojskowe samoloty przylatujące z Waszyngtonu, znali już historię nurków pędzących samochodami wzdłuż wybrzeża i śledzili powolny rejs statku Falcon, który na pokładzie miał dzwon ratunkowy. W swych wspomnieniach Dorothy napisała: nikt w naszym domu nie myślał o pójściu do łóżka. Byliśmy zbyt zajęci słuchaniem radia, nadzieją i modlitwą.
Na pokładzie Skulpina porucznik Mommsen dokładnie rozważał sytuację. Wiedział, że musi działać szybko. Woda może dostać się do środka i utopić ludzi. Równie dobrze mogą zatruć się chlorem wydobywającym się z zamoczonych morską wodą akumulatorów. Albo zwyczajnie zabraknie im powietrza. W owym czasie żadna akcja ratowania osób uwięzionych w okręcie podwodnym na głębokości większej niż 6 metrów nie zakończyła się powodzeniem. Mommsen sięgnął po nowatorskie rozwiązanie, które wprawdzie istniało teoretycznie, ale nigdy nie było zastosowane w praktyce. Akcja ratunkowa miała miejsce na oczach opinii publicznej całego świata, która z zapartym tchem śledziła doniesienia prasowe i relacje radiowe. Szwed odrzucił propozycję podniesienia Squalusa, ponieważ była ona zbyt trudna i zbyt ryzykowna. Pozostawały dwie możliwości. Uwięzieni mężczyźni mogli założyć płuca Mommsena i powoli wydostać się na powierzchnię, lub ratownicy mogli użyć dzwonu nurkowego. Gdyby wybrano pierwszą opcję, marynarze musieliby wydostać się przez właz i wypłynąć na powierzchnię. Istniało ryzyko, że wielu by tego nie przeżyło. Dzwon nurkowy był bezpieczniejszy i ryzyko śmierci było mniejsze. Ponieważ boja i kabel telefoniczny zostały zerwane przez fale, nikt nie wiedział dokładnie, w którym miejscu znajduje się zatopiony okręt. Stary holownik portowy Penacook godzinami pływał tam i z powrotem nad miejscem, w którym znaleziono boję, próbując zaczepić linę z hakiem o pokład Squalusa. W końcu lina o coś zaczepiła, nikt jednak nie wiedział, czy jest to kadłub okrętu, czy podmorski głaz. Statek ratowniczy Falcon, przerobiony ze starego trałowca, dotarł na miejsce dopiero następnego ranka. Mgła i trudne warunki na morzu opóźniły jego przybycie. Na pokładzie Falcona znajdował się nigdy wcześniej nieużywany dzwon ratowniczy. Miał 2,5 metra średnicy i ważył ponad 8 ton. Dzwon taki opuszczało się na zatopiony kadłub nad właz do komory ratunkowej, otwierało dolną pokrywę dzwonu, a następnie górną pokrywę komory ratunkowej. Ludzie przechodzili do dzwonu, zamykano włazy i dzwon, jak winda, wędrował ku powierzchni. O godzinie 10.15 bosman Martin Sibicki założył na siebie ważący 100 kg sprzęt do nurkowania. Sam balast, którym był opasany, ważył 20 kg. Do hełmu podłączono węże doprowadzające powietrze i linię telefoniczną. Jego zadaniem było umocowanie do kadłuba w pobliżu włazu liny o grubości 1,5 cm, która będzie stanowiła prowadnicę dla dzwonu ratunkowego. Sibicki wszedł na małą drewnianą platformę, którą opuszczono do wody. Trzymając się liny zaczepionej wcześniej przez holownik Penacook, skierował się w głębinę. Było bardzo mało prawdopodobne, że hak znajdował się dokładnie tam, gdzie powinien, czyli przy włazie ratunkowym Squalusa. Po dłuższej chwili Sibicki odezwał się przez linię telefoniczną do załogi na pokładzie Falcona. Nie uwierzycie. Hak zaczepił o poręcz metr od włazu ratunkowego. Aż 22 minuty zajęło mu umocowanie liny łączącej właz Squalusa z Falconem, a kolejnych 40 podróż ku powierzchni. Do górnej komory dzwonu weszli John Michalowski i Walter Harmon. Mieli ze sobą koce, latarki, metalową puszkę po mleku pełną gorącej grochówki, kanapki i proszek sodowo-wapniowy do usuwania dwutlenku węgla. O godzinie 11.30 dzwon powoli zaczął się zanurzać w zimnych falach Atlantyku. Pół godziny później był już nad włazem ratunkowym okrętu podwodnego.
Michalowski przykręcił dzwon nurkowy i otworzył właz. Mommsen wspominał. Głuche uderzenie otwierającego się włazu wywołało dreszcz, którego nie potrafię opisać. Przez telefon nie rozległ się żaden krzyk ani wiwaty. Pierwsze słowa, jakimi powitano ratowników, gdy podawali podwodniakom puszkę gorącej zupy, brzmiały. Dlaczego tak późno? I gdzie do cholery są serwetki? Porucznik Oliver Nakin, dowódca Squalusa, wybrał 7 ludzi, którzy wydawali mu się najsłabsi. Zakręcono właz, dolny przedział został zalany i dzwon poszybował ku powierzchni. Dorothy Emery i jej rodzina, słuchając radia, przeglądali w gazetach rysunki dzwonu nurkowego. Około godziny 14 podekscytowany speaker powiedział: z dzwonu na pokład Falcona wychodzi pierwszych 7 ocalonych marynarzy. Ocaleni mają ze sobą listę zawierającą nazwiska członków załogi, o których wiadomo, że żyją i którą opublikujemy tak szybko, jak to będzie możliwe. Według Departamentu Marynarki Wojennej wiadomo o 33 ocalałych i nie ma wielkich nadziei na przeżycie pozostałych 26 osób, od których nigdy nie słyszano żadnych oznak życia. Rodzina Emery wciąż nie miała żadnych wieści o swoim najemcy, Haroldzie Preble. Mommsen planował wydobyć wszystkich ludzi, zanurzając dzwon czterokrotnie. Miał nadzieję, że wewnątrz zmieści się 9 osób, bo w przeciwnym razie trzeba byłoby odbyć 5. podróż, a każda kolejna zwiększała ryzyko zmiany pogody lub awarii. W drugim kursie Mommsen nakazał zabranie 8 ocalałych. Ale nurek William Butters miał inny pomysł. Obsługiwałem tę komorę częściej niż ktokolwiek inny w marynarce wojennej i wiedziałem, że może się w niej zmieścić więcej niż 7 pasażerów i 2 operatorów. Zdecydowałem, że wprowadzę do środka więcej mężczyzn. Komora ratunkowa na powierzchni pojawiła się po raz drugi o godzinie 16:11. Mommsenowi wydawało się, że dzwon jest zbyt ciężki i że wynoszenie 9 osób jest zbyt ryzykowne. Oznaczało to 5 podróży zamiast 4. Jednak z dzwonu wyłoniło się 9 ocalałych i 2 operatorów. Mommsen powiedział Badersowi: zabrałeś zbyt wielu ludzi, ale zrób to jeszcze raz. Trzecia podróż przebiegła bez zakłóceń i o 18:27 z dzwonu wyszło 9 rozbitków. Podobnie jak pozostali, otrzymali koce, gorące jedzenie i kawę. Spikerzy radiowi podawali nazwiska ocalonych do publicznej wiadomości. Dorothy Emery pamięta, jak usłyszała na liście nazwisko Harolda Preble. Ona i jej rodzina przytulili się do siebie. Udało się. Ale nasz nastrój szybko zmienił się w smutek, kiedy okazało się, że wśród zmarłych znaleźli się ojcowie 2 naszych kolegów ze szkoły. W pobliskim Dover reporterzy odnaleźli 20-letnią Ruth de Soitel, narzeczoną marynarza Shermana Shirleya, który pozostał we wraku. Za tydzień miała wyjść za niego za mąż, a marynarz Lloyd Mannes, który zamknął drzwi w grodzi wodoszczelnej, odcinając drogę ucieczki 26 ludziom, w tym swojemu przyjacielowi, miał być świadkiem na ich ślubie. Z oczami zaczerwienionymi od ciągłego płaczu dziennikarzowi z serwisu informacyjnego Hearst powiedziała: nie można winić Lloyda Mannesa. Lloyd postąpił słusznie.
Czwarty kurs dzwonu rozpoczął się o 18:41. Ostatnich 8 ludzi, wśród których był dowódca Oliver Nakin, weszło na pokład. 2 godziny później rozpoczęła się droga ku powierzchni. Nagle na głębokości około 50 metrów dzwon się zatrzymał. Okazało się, że to stalowa lina, która nawijała się na bęben, zacięła się i nie dawało się jej ruszyć. Gdy próbowano ją rozplątać, pokrętki liny zaczęły się rozplatać. Delikatnie opuszczono dzwon na dno. Pod wodę zszedł nurek, ale przecięta lina prowadząca oplotła dzwon. Zszedł drugi nurek, ale jego kombinezon zaczepił się o postrzępioną linę. Udało się go jednak wyciągnąć na powierzchnię i pod wodę zszedł trzeci nurek. On także wpadł w kłopoty i trzeba go było awaryjnie wyciągać. Wewnątrz zatłoczonego dzwonu jego dwaj operatorzy, Michalowski i McDonald, zachowywali się obojętnie. Rozmawiali, żartowali o soczystych stekach i komentowali, że wolą przebywać w cieple i świetle dzwonu, niż nurkować, by ratować marynarzy. Michalowski rozdał kilka czekoladowych batonów. Mommsen stwierdził, że podłączenie pod wodą nowej liny do dzwonu ratunkowego będzie zbyt trudne. Pomyślał, że skoro na pokładzie jest tylko 8 pasażerów, to może uda się wciągnąć dzwon ręczną wyciągarką. Załoga Falcona delikatnie nawijała postrzępioną linę, podczas gdy McDonald na pokładzie dzwonu kontrolował balast tak, aby mieli wystarczającą pływalność i mogli odciążyć uszkodzoną linę. Wszyscy mieli nadzieję, że lina wytrzyma. Po 4,5 godzinach prób dzwon wypłynął na powierzchnię. Wszyscy z 33 ocalałych marynarzy dotarło w bezpieczne miejsce. Do jednego z uratowanych, rosłego marynarza, zbliżył się dowódca stoczni marynarki wojennej Portsmouth, kontradmirał Cyrus Cole. Za nim oficerowie, dziennikarze i fotoreporterzy. Admirał z ojcowska zapytał marynarza trzymającego w rękach kubek z kawą. No i co powiesz, mój synu? Powiem, że okrętów podwodnych nie umiecie budować, ale za to kawę gotujecie doskonałą. Nie był to jednak koniec akcji ratowniczej. Trzeba było sprawdzić, czy we wraku Squalusa ktoś jeszcze żyje. Było to wprawdzie mało prawdopodobne, ale nie niemożliwe. Następnego dnia, po kilku nieudanych próbach, udało się wreszcie przepiąć linę prowadzącą do rufowego włazu bezpieczeństwa. Butters i Michalowski ponownie zeszli dzwonem nurkowym na wrak. Otworzyli właz, ale wewnątrz dostrzegli jedynie czarną wodę. Oznaczało to, że pomieszczenie torpedowe zostało całkowicie zalane. Nikt nie mógł tam przeżyć. 13 września tego samego roku podniesiono z dna wrak Squalusa. Wewnątrz okrętu znaleziono tylko 25 ciał. Najwyraźniej jeden z marynarzy wydostał się na zewnątrz poprzez właz ewakuacyjny. Jego ciała nie odnaleziono jednak nigdy. Okręt naprawiono i w lutym 1940 roku ponownie wszedł do służby jako Sailfish. Istnieje bowiem zwyczaj, że jednostce, która zatonęła i po wydobyciu wraca na morze, nadaje się nową nazwę. Niektórzy członkowie załogi Squalusa zgłosili się na ochotnika do powrotu na swój stary okręt. Sailfish brał udział w walkach na Pacyfiku. Stacjonując w bazie Fremantle w Australii i Pearl Harbor na Hawajach, 12-krotnie wypływał na patrole bojowe. Według oficjalnych danych zatopił 7 jednostek japońskich, w tym lotniskowiec eskortowy Chiyo. Zginęło wówczas 1250 osób, w tym 20 z 21 amerykańskich jeńców wojennych przewożonych z Truk do Yokosuki. Uczestniczący w akcji ratunkowej, w tym nurkowie Butters, McDonald i Michalowski,
otrzymali medale honoru, przyznano także 46 krzyży Marynarki Wojennej i jeden medal za wybitną służbę. Lloyd Mannes, który zamknął wodoszczelne wrota, zaginął na morzu podczas patrolu bojowego w 1944 roku. Lawrence Gaynor, który odłączył akumulatory, zmarł w 1989 roku w wieku 89 lat. Charles Schwed Mommsen służył jako dowódca eskadry okrętów podwodnych podczas II wojny światowej i za swe zasługi otrzymał krzyż Marynarki Wojennej. Po wojnie dowodził amerykańską flotą okrętów podwodnych na Pacyfiku. W 1955 roku przeszedł na emeryturę, a w 1967 zmarł na raka. Dowódca Squalusa, Oliver Nakin, brał udział w II wojnie światowej i awansował do stopnia kontradmirała. Zmarł w 1989 roku. Wspominając Squalusa, napisał: moi oficerowie i ludzie działali instynktownie i spokojnie. Nie było żadnych oznak strachu ani skarg na przenikliwe zimno. Nigdy w życiu nie spodziewałem się być świadkiem tak prawdziwego przykładu koleżeństwa i miłości braterskiej. Nie można nadać słowu towarzysz żeglugi żadnego pełniejszego znaczenia niż to, które odzwierciedlały ich czyny. Dziś kiosk okrętu podwodnego Squalus, czy też Sailfish, znajduje się w centrum handlowym Stoczni Marynarki Wojennej w Portsmouth jako pomnik. Do usłyszenia.